Organizatorem zbiórki jest oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie. Zbiórkę przeprowadzono w miniony weekend w sklepach wielkopowierzchniowych na terenie naszego miasta. Uczestniczyli w niej wolontariusze z bełchatowskich szkół oraz członkowie PCK wyposażeni w imienne upoważnienia. Powiedziała mi o tym moja pani od zajęć socjoterapeutycznych. No i ja tak co roku uczestniczyłem zawsze w takich akcjach. Niektóre osoby czytają z chęcią, niektóre nie biorą, ale i tak coś tam wrzucą do puszki, a niektóre nie biorą i nic nie wrzucają. No to już zależy od tego, kto. No ja lubię pomagać generalnie i jak mam okazję, to pomagam. 24 raz prowadzimy akcję Czerwonokrzyska Gwiazdka, także to już jest niedługo będziemy jubilatami na przyszły rok. I ludzie, mieszkańcy miasta, mieszkańcy powiatu się przyzwyczaili do tego typu zbiórek czy zbiórki. No i jak Państwo żeście widzieli, dosyć bogato kosze już są jak na pierwszą godzinę zbierania. Zebrane fundusze oraz produkty zostaną przeznaczone na pomoc świąteczną dla rodzin najuboższych. My przyjęliśmy taką strategię, że poprzez MOPS-y, które jak gdyby no są dla nas tutaj legitymacją do tego, że ta osoba jest osobą potrzebującą, składają podanie do nas i pracownik socjalny jak gdyby informuje nas poprzez swój wpis, czy tą osobę należy wesprzeć, czy nie. No rokrocznie ilość osób, które wspomagamy, rosła, w tym roku troszeczkę jak gdyby mniej. Na to jest, ma na to mają wpływ, na to jest wiele czynników. Przede wszystkim rozbudowany system Banku Żywności. W tym roku wszyscy mieszkańcy wiedzą, krótko przed, bo dwa dni chyba temu spłynęło 38 ton żywności. Dlatego więc ta liczba spada. 500 plus też robi swoje, więc tych osób jest coraz mniej. Ja myślę, że to może i nie przez to, ale w ludziach jest coś takiego, że niektórzy by się wstydzili, nie? Jakby mieli jeszcze iść po jakąś taką pomoc. No, myślimy, że to nie jest dobre ze strony ludzi, bo jeśli są potrzebujący, to powinni przyjść. Jeśli chcielibyście Państwo sami dołożyć swoją cegiełkę i pomóc potrzebującym, to kolejna zbiórka zostanie przeprowadzona 8 grudnia. Właśnie wtedy w sklepach ponownie pojawią się wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża.